Pewna siostra zakonna opowiadała o takim swoim tajemniczym wydarzeniu. Było to jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru. Kończyła właśnie szkołę średnią i zastanawiała się, tak jak wszyscy maturzyści o tej porze, czy pragnienie życia zakonnego, jakie nosiła w swoim sercu, jest tym znakiem prawdziwego jej powołania. W duchu rozważała wszystkie argumenty za i przeciw. Kiedy wracała tak pewnego razu ze szkoły, idąc w zamyśleniu, trochę wpatrzona w chodnik, przechodząc obok niej, ktoś pozdrowił ją słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. A więc odruchowo odpowiedziała: „Na wieki wieków. Amen”. Ale dopiero po chwili zatrzymała się, bo ogarnęło ją zdumienie. Któż ją mógł pozdrowić takimi słowami? „Przecież jestem świecką dziewczyną, ubraną jak każda inna nastolatka”. Kto to był? I odruchowo odwróciła się, chcąc zobaczyć za siebie tego człowieka. I mówi dalej: „Ale na ulicy nie było nikogo. Jestem głęboko przekonana, że to był sam Jezus”. W ten sposób odpowiedział na moje wątpliwości. On pierwszy pozdrowił mnie wtedy na ulicy. Umiłowani bracia i siostry, dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele Powszechnym tydzień biblijny. Tydzień, który chce nas zatrzymać na trochę dłużej przy Słowie Bożym. Zachęca do sięgnięcia po Pismo Święte, do odszukania może jakiegoś swojego ulubionego fragmentu, przypowieści, psalmu czy historii biblijnej ze Starego Testamentu. Kiedyś natrafiłem na egzemplarz Pisma Świętego z taką dedykacją: „Dla tych, którzy nie boją się żyć”. Pismo Święte jest dla tych, którzy nie boją się żyć. Ewangelia jest dla tych, którzy nie boją się prawdy. Tylko ten, kto staje w prawdzie przed sobą, ten tylko żyje. Święty Łukasz w dzisiejszej Ewangelii zbiera relacje zmieszanych jeszcze apostołów, tych zmieszanych pierwszych świadków, którzy dostąpili spotkania ze zmartwychwstałym, ale nie uporządkowali jeszcze jednoznacznie swojego scenariusza wydarzeń. Serca ich nie wróciły jeszcze do normalnego rytmu, a oto przed nimi staje już Jezus. To wszystko nie mieści się w ich ramach prostego myślenia. Wychodzi poza granice, bądź co bądź, ale spokojnego, sielankowego życia u boku mistrza, kiedy z nim przebywali 3 lata. Jezus, ich nauczyciel, musi wszystko rozpoczynać od początku. I dlatego te ciepłe słowa powitania: „Pokój wam. Czemu jesteście zmieszani?” Na początku każdej mszy świętej zostajemy pozdrowieni tymi słowami, którymi Chrystus pozdrowił apostołów. „Miłość Boga Ojca, łaska i pokój, Pan jest z wami”. A biskup wypowiada te słowa: „Pokój wam”. To wszystko, co było wtedy potrzebne apostołom, również nam w dzisiejszych czasach jest potrzebne. Stanąć w prawdzie to chcieć żyć. Apostołowie żyli, ale właściwie byli umarli. Bez ducha nadziei, bez nadziei na jutro,
to dopiero zmartwychwstały Jezus ożywił ich. Pamiętam, jak w seminarium mówił ojciec duchowny: oby śmierć zastała nas żyjącymi. Na pierwszy rzut można powiedzieć i przejść obojętnie obok tych słów, a jednak oby śmierć zastała nas żyjącymi. Można żyć, a tak naprawdę być umarłym. Dlatego Ewangelia jest dla tych, którzy nie boją się żyć, którzy chcą żyć. Żyć w prawdzie o sobie, żyć w prawdzie o dzisiejszym świecie, to budować na Ewangelii. Świat wciąż próbuje ożywiać dzisiejszego człowieka, umierającego człowieka, wegetującego człowieka, a jednocześnie z drugiej strony promuje cywilizację śmierci. Tak dużo mówił o tych dwóch skrajnościach, jakby widział to niebezpieczeństwo już Ojciec Święty Jan Paweł II, przeciwstawiając to kulturze życia. Świat bez Boga to właśnie świat ludzi pozornie żyjących, a w rzeczywistości umierających. Umierających nie z powodu chorób ciała, umierający na duszy. Kiedyś jeden z numerów niedzieli budził wrażliwość na ten problem, także wobec nieczułych, a nawet przyzwalających na to rodziców. Dzieci i młodzież powszechnie grają na komputerach i konsolach w gry, których sednem jest przemoc. Tu mogą się wcielić w postacie terrorystów i jakichś maniaków, po to, aby kaleczyć i zabijać. To rodzice, pisał autor, ksiądz Rozpiątkowski, kupują dzieciom, co może dziwić, te krwawe strzelanki. Według sprzedawców nabywają aż 83% wszystkich sprzedawanych gier. Ci rodzice są jednak przekonani, że dotyczy to wszystkich, ale nie ich dzieci. Tyle gazeta. Dzisiaj już nie trzeba osób trzecich, kogoś z zewnątrz, kogoś, kto zakłóciłby harmonię i ład życia. Wcale nie trzeba jakiegoś agresora. Nie zdając sobie wcale z tego sprawy, przykładamy niejednokrotnie rękę do rozwijania cywilizacji śmierci. A gdzie tu jest chęć życia? Gdzie kultura życia? Kulturę życia można zaczerpnąć chociażby czytając czy słuchając Ewangelii, Pisma Świętego. Nie tylko w kościele, można także w domu. Tam w Ewangelii, tam jest Duch Chrystusa Zmartwychwstałego. W Ewangelii jest życie. On przychodzi do nas i daje się poznać w różnoraki sposób. Czasami przechodzi jak każdy inny człowiek i pozdrawia cię, a czasami może i mocniej szturchnie: obudź się, ocknij się, jak apostołowie, jak ta siostra na ulicy, a właściwie jeszcze wtedy zwyczajna dziewczyna. Przynosi nam wtedy pokój ducha. W świecie gier komputerowych, w świecie nie tylko wirtualnym, w świecie po prostu bez Boga, w świecie nawet dobrego humanizmu tego nie ma. Bo jak napisał Chesterton, światopogląd oparty tylko na ludzkiej idei nie może zastąpić ludziom religii. Jest zaś tam na pewno cywilizacja śmierci. A przecież my chcemy żyć, więc oby śmierć zastała nas żyjącymi. W
wyznajmy naszą wiarę.